Siemanko, opowiem wam historię, rekonstrukcję wydarzeń, jaka odbyła się tutaj nieopodal. Najpierw może pokażę dowody. Widzicie ten śmietnik rozebrany, ten odkurzacz rozebrany tutaj. W tym worku są jeszcze rury. Tam jakiś fragment odkurzacza. Otóż to znajdowało się gdzie indziej. Mianowicie szedłem sobie z psem i słyszę odgłosy stukania. Mówię, oho, ktoś tutaj rozbiera coś. No i dobrze, niech sobie rozbiera, jak najbardziej. Jeżeli znalazł fant, niech sobie rozbiera, pobiera złomik. No ale wracam z psem, patrzę, koleś idzie. Nie ma w ręku żadnych artefaktów, tylko w plecaku pewnie ma. No i mówię, zajdę, zobaczę. Ominąłem go. No i patrzę. A, plastiki z odkurzacza leżą tutaj. No jeszcze są fragmenty, zaraz to pozbieram. Więc szybko pobiegłem za panem. No i powiedziałem mu, że jeżeli rozbiera takie rzeczy, to powinien śmieci zabrać ze sobą, a nie zostawiać tutaj jak jakiś brudas. Ale tu są gałęzie do spalenia. A czy to są gałęzie? Się pytam go grzecznie. No i wziął kilka tych rzeczy. No jak widać nie wszystko i wyrzucił do śmietnika. Ale da się. Śmietnik jest 10 metrów stąd, proszę państwa. I jeszcze mu powiedziałem, że jeżeli powtórzy się taka czynność, to rura z takiego odkurzacza może wylądować w jego pewnej części ciała. Już nic nie odpowiedział na to. Pewnie mu trochę było głupio i sobie poszedł. Natomiast ja posprzątam po tym brudasie, bo nie można go nazwać złomiarzem na pewno. Także kiedyś ktoś w komentarzu zapytał, czy spotkałem kiedyś śmiecącego człowieka. No to właśnie dzisiaj spotkałem chyba pierwszy raz, złapałem go na gorącym uczynku. Śmieci już są w worku. No i ja się pomalutku kończę, oddalam się. Zapraszam na złomowisko, które dzisiaj się odbędzie. Jedziemy z grubym.